Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy omawiać nowe przedmioty, które mają wejść do TFT. Będzie tych przedmiotów 11, niektóre itemy będą przerobione albo też usunięte z dotychczasowej rozgrywki. Tak więc zaczynajmy. Te itemy mają się pojawić za 2 tygodnie, mogą wejść w innej wersji niż tą, której Wam przedstawię, ale warto sobie omówić te itemy, żebyście wiedzieli, czego się możecie spodziewać. Tutaj krótki przegląd zmian. Jeden nowy komponent, czyli jeden item cząstkowy, który się pojawi, z którego będzie można składać te wszystkie itemy. Oprócz tego będzie usunięty Sword of Divine, czyli boski miecz, ten, który się składało z BF-a oraz łuku, co miało 7% szansy na 100% trafienia krytycznego. Rzadko się ten item składało, oni raczej o tym wiedzieli, dlatego go usuwają. Nowy przedmiot w Teamfight Tactics i to jest ten komponent Sparring Gloves. 10% szansy na unik, 10% szansy na trafienie krytyczne. Bardzo fajnie może działać z asasynami, ale nie tylko. Możemy ją wkładać, tą itemkę wkładać na nasze postacie kierujące. Tak, przedmiot działa zarówno ofensywnie, jak i defensywnie. Zmiany przedmiotów Infinity Edge będzie się po prostu składało z innego przedmiotu, czyli z tego Sparring Glovesa plus BF-a, a nie z dwóch BF-ów. Rapid Fire Cannon tutaj dostaje troszeczkę nerfa, bo ataki nie mogą trafić. Tak było dotychczasowo w Rapid Fire'ze. Teraz po prostu to usuwają i przenoszą to na nowy item. I teraz nowe przedmioty, które mają się pojawić, czyli Arcane Gauntlet ze Sparring Glovesa oraz różdżki. Twoje umiejętności mogą zadać trafienia krytyczne. To może być bardzo fajny item, jeżeli gramy Swordsów albo ogólnie postać, która może zadać obrażenia krytyczne. Jeżeli na przykład gracie Voidów oraz Sorcererów i dacie na Cho'Gatha ten item i on swoim obszarowym ultem z nieuchronnych obrażeń zada obrażenia krytyczne, to może to naprawdę pozamiatać całą drużynę. Backhand to jest chyba obrazek po prostu steraka z normalnego Lola, tylko w innej kolorystyce. Z Giant's Belt'a się go będzie składać. Postać wyposażona w ten przedmiot rozpoczyna walkę z tarczą odporną na umiejętność, czyli coś takiego jak Spell Shield Morgany. I wróg, który zniszczy tą tarczę, zostaje zestunowany na długi czas. To jest ciekawe, może być troszeczkę randomowe, ale fajny item na frontlane, na przykład na takiego Gnara, który dostanie właśnie taką tarczę i zagwarantuje mu to, że się zmieni. Zobaczymy, ile tej tarczy będzie się dostawało, ale może to być fajny dodatek właśnie na taki frontlane, który potrzebuje troszkę więcej przeżywalności. Hand of Justice, receptura, sparring gloves oraz łezka. Na początku fazy planowania, czyli rozstawiania jednostek na planszy, nie w tej fazie, w której się bijemy, tylko te 30 sekund, które mamy przed tym, bohater wyposażony w przedmiot otrzymuje losowo jedną z dwóch cech do końca trwania rundy. Zwiększenie obrażeń o 40% lub 40 punktów zdrowia za każde uderzenie. To jest troszkę tak, jak noble dotychczas działały, czyli na jedną postać, taką jak na przykład Gangplank, chociaż jest po nerfach, działałoby to naprawdę fajnie. Myślę, że to będzie najlepszy item na Blade Masterów, którzy mogą uderzyć sobie dwa razy i dwa razy odnowią sobie właśnie punkty zdrowia, a 40% obrażeń będzie dobre na praktycznie każdego. Iceborne Gauntlet z Chain Westa i tej nowej temki się to będzie składało. Przy uniku tworzy elastyczną strefę spowalniającą prędkość ataku o 30%. To może być fajne albo na frontlane, albo żeby dać na kogoś z tyłu, jeżeli asasyni skoczą na naszego głównego carry. No to może on zwolnić prędkość ataku o 30% i sam ich zabić. Last Whisper to jest, myślę, że najlepszy itemek, który będzie wprowadzany. Receptura to BF, Sword i Recover Bow, czyli łuk. Ataki nie mogą nie trafić, czyli tak jak było w Rapid Fire Cannonie. I zadaje nieuchronne obrażenia w wysokości 5% maksymalnego zdrowia celu. Myślę, że to będzie praktycznie broken item na Rangersów, którzy mogą sobie atak speed podwoić, tak jak na przykład Wayne, Ashe, Varus, ktokolwiek z Rangersów i ktoś, kto gra Brawlerów i taka Wayne z Hurricane'em oraz Last Whisperem stargetuje tych Brawlerów, no to w kilka sekund ich naprawdę zabije. Przedmiot dodany w ramach rekompensaty za usunięcie Sword of Divine i zmiany przepisu Infinity Edge. To jest ciekawa zmiana, myślę. Last Whisper może być fajnym dodatkiem. Lord's Edge, ten item jest naprawdę ciekawy, bo składa się z dwóch BF-ów i postać wyposażona w ten item nie może posiadać innych przedmiotów poza tymczasowymi otrzymanymi itemkami dzięki Lord's Edge. Przedmiot nie może być dany postaci, która posiada już jakieś itemy, czyli to będziecie musieli składać ten item jako pierwszy i przy zabójstwie lub asyście daje BF Sworda na pozostałą część rundy, co oznacza, że postać może mieć 3 Lord's Edge'e na końcu rundy.
To może być fajna itemka na właśnie Jinx, która i tak potrzebuje zabić jakieś postacie, żeby się rozpędzić. To równie dobrze może się rozpędzać wraz z itemą, która tak samo działa. Mittens, Receptura, Sparring Close i Golden Spatula będzie można robić po prostu Yordla. Bardzo fajny dodatek, bo jeżeli gramy Yordli, to musimy trzymać w naszej kompozycji niepotrzebną nam do niczego Tristanę, a tak to będziemy mogli sobie zrobić z mocniejszej postaci Yordla. I to nam da jeszcze 10% szans na trafienie krytyczne oraz 10% szansy na unik, czyli doda to też wartość Sparring Glovesa. Nikos Help. To chyba jest z tej samej itemki, albo po prostu dodatkowy item. Zużywalny przedmiot, który można nałożyć na bohatera. Po nałożeniu na bohatera zużywa przedmiot i w twojej puli posiadanych bohaterów pojawia się jednogwiazdkowa kopia tej postaci. Jeżeli nie masz miejsca na tą postać, przedmiot spadnie z bohatera. To jest bardzo ciekawe, myślę, że to najczęściej będzie właśnie używane, jeżeli nie możecie znaleźć postaci na drugi poziom waszej głównej kierującej postaci, czyli taką postać jak Yasuo, Draven, Jinx, Cho'Gath, Swain, Kayle. Te droższe postacie. Myślę, że na to powinniście zatrzymać właśnie taki item, który kopiuje postać, której wam brakuje. Quicksilver to też jest ciekawy item, bo zapobiega nałożeniu kolejnego efektu kontroli tłumu, czyli jakiegoś stuna albo slowa albo cokolwiek. Postać wyposażona w ten przedmiot odświeża się co 5 sekund. Czyli jeżeli Sejuani wam zastunuje kogoś z frontlane'u albo waszego głównego carry, a wy macie na tym ten item, to ta postać zignoruje tego stuna i za 5 sekund znowu będzie mogła go zignorować. Tak więc bardzo fajny item, żeby dodać jeszcze więcej żywotności do jakiejś postaci albo żeby kontrować jakieś glacjale na przykład. Repeating Crossbow. Po śmierci postać wyposażona w ten przedmiot przechodzi na nowego sojusznika i daje mu dodatkowo 20% szans na trafienie krytyczne oraz 20% prędkości ataku. Stakuje się to z każdym przenieściem przedmiotu. Okej. Bardzo fajne. Czyli ten item teoretycznie opłaca się dawać na najsłabszą postać w naszej drużynie, bo jeżeli ta postać zginie, to ten item się ulepszy i wskoczy na lepszą postać. Tak więc jeżeli gracie tam 6 nobli, przypuśćmy, jeżeli byłyby one jeszcze grywalne, no to najlepiej taki itemek dać na jakąś Fiorę na pierwszym poziomie, tam na frontlane'ie, i wtedy ten łuk przeskoczy na jakąś lepszą postać, jeżeli Fiora zginie. Tak to rozumiem. Mam nadzieję, że to tak będzie działało. Thieves Glove, ostatni itemek, składa się z dwóch Sparring Glovesów. Postać, która posiada Thieves Glove, nie może mieć żadnego innego przedmiotu poza tymczasowymi itemami zapewnianymi przez Thieves Glove. Nie może być nałożony na postać, która posiada już jakieś przedmioty, czyli tak samo jak Lord's Edge. I na początku rundy zapewnia dwa tymczasowe przedmioty. Ich jakość zależy od poziomu gracza. To jest naprawdę ciekawy item, bo jeżeli złożymy po prostu ten jeden item na postać, którą nie chcemy robić jako carry, ale postać, która jest mocna, to daje jej to jakieś tam mocne ulepszenie na początku rundy. Tak więc jeżeli gracie, przypuśćmy, Blade Masterów i macie itemki nastakowane na Yasuo i Dravenie, albo na Dravenie i Gangplanku, a do tego jeszcze macie mocnego Aatroxa, przypuśćmy, na drugim poziomie, to dajecie mu taką rękawicę i on też dostanie jakieś dwa itemki na początku gry, na początku rundy, które go wzmocnią. I to by było w sumie na tyle, czyli do gry będzie wchodziło 11 lub 12 itemów, jeżeli liczymy Nikos Help, bo nie ma tutaj zdjęcia. Raczej można to liczyć jako item. Napiszcie w komentarzach, co uważacie, jakie itemy będą najsilniejsze z tych, które mają wyjść. Jeżeli filmik wam się podobał, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę pod tym filmikiem. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.